Druk numer 410. Projekt zarządu. Paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie projekt ordynacji wyborczych w wyborach do rad dzielnic od 1 do 18 miasta Krakowa i tak dalej. Przy równoczesnym wskazaniu uwag. Tu jest liczba nowa, od razu zastrzegam, jeżeli nie wpłynie kolejna uwaga, to będzie przy zastrzeżeniu, przy wskazaniu uwagi. Nasza uwaga, jak zarząd wymyślił tylko jedną uwagę. Uważamy, że należy przywrócić zapis mówiący o drugim terminie zgłaszania się kandydatów w przypadku stwierdzenia braku lub tylko jednego kandydata w danym okręgu wyborczym. Szanowni Państwo, przyjęliśmy na tym spotkaniu, na które wszyscy Państwo byliście zaproszeni, taki wariant, że to ten zapis był dla nas przynajmniej bezsporny, aczkolwiek poprawką możecie go Państwo odrzucić. A każdy inny zapis, który chcemy wprowadzić do tej uchwały, będzie wprowadzany poprawką. Takie było przyjęcie, ponieważ nie było zgody co do innych zapisów i dlatego chciałem, żeby Rada głosowała nad każdym zapisem. Krzysztof Kwaciak prosi o głos, proszę bardzo. Zgodnie z sugestią, każda zmiana zapisu jest odrębną poprawką. Pierwsza sugestia to zmiana zapisu, to jest na zasadzie, że sugerujemy, więc mogą być zajmowane uchwały w przypadku na przykład wygaśnięcia mandatu radnego w trakcie kadencji, to prowadzenie wyborów uzupełniających. Paradoksalnie takie rozwiązanie nie będzie generowało kosztów, bo to oznacza, że ten mandat będzie dużo dłużej nieobsadzony, bo wyprowadzenie procedury wyborczej to jest powiedzmy 4-5 miesięcy, więc to koszt pracy komisji, który wynosi około 1000 zł, 1500 zł. Moim zdaniem warto po prostu rozmawiać, żeby w takiej sytuacji i zamiast osoby, która uzyskała kolejny wynik, tu zostały przeprowadzone wybory uzupełniające. Wojnie, bo ja mam nikt nie zrozumiał, co chodzi. Może być też nie, nie. To sądzie, dużo wolniej i koncentracja. To jest bardzo uchwała. Okay. Dlaczego? Nie przeczyta. Pierwsza poprawka z trzech. Próbujemy rozważyć, czy lepszym rozwiązaniem w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego nie byłoby przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Paradoksalnie taka zmiana mogłaby nie generować dodatkowych kosztów, bo konieczność przeprowadzenia wyborów znacząco wydłuży okres, w którym Szanowni Państwo, jest wydrukowany, sugerujemy rozważyć, czy lepszym rozwiązaniem w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego nie byłoby przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Paradoksalnie taka zmiana mogłaby nie generować dodatkowych kosztów, bo konieczność przeprowadzenia wyborów znacząco wydłuży okres, w którym mandat pozostanie nieobsadzony. Tym samym powstanie oszczędności na diecie radnego, która może skompensować nakłady poniesione na organizację wyborów. Obecnie stosowane rozwiązanie może prowadzić do sytuacji, w której mandat może objąć osoba, która zupełnie nie jest akceptowana przez wyborców. Uważamy, że wybory uzupełniające powinny odbyć się na nie później, literówka, niż rok przed końcem kadencji. Tłumaczę, chodzi o to w tej poprawce, że jak wygasa mandat, radny odchodzi. Mieliśmy przykład pana Andrzeja Ziemby, odszedł. Automatycznie wchodzi następna osoba, czyli przedkuba. A w tej poprawce chodzi o to, żeby nie wchodziła automatycznie druga osoba, tylko rozpisane były w danym okręgu wybory, dlatego że skoro dana, to jest dosyć logiczne, bo jeżeli mamy jednomandatowe okręgi wyborcze, to proszę zwrócić uwagę, wszyscy głosujemy na obywatela, nie na partię ani nic innego, tak? W związku z powyższym jest sugestia, żeby rozpisać ponownie wybory, a nie brać kolejnego. Ale nie generuje kosztów, bo nowy mandat radnego nie będzie obsadzony, czyli będzie oszczędniał zajęcie radnego, prawda? Bo karierę wyborcze trwa, powiedzmy, to jest jakieś 3-4 miesiące po prowadzeniu wyborów, czyli będzie 3-4 dzieci radnego nie zostaną wypłacone. Moment, zgłaszamy się do głosu. Paweł. Prawie zwrócić uwagę, że już pomijając koszty, czy one będą większe czy mniejsze, nie wiem, czy to jest powód do radości, że dany okręg będzie bez swojego przedstawiciela. Krzysztof tutaj mówi, że to jest jakiś atut, że będzie dłużej nieobsadzony, prawda? Rozumiem, ale według mnie jest to duży koszt społeczny dla tego okręgu po prostu. No, ale dzięki temu potem będzie... Ja tylko chciałem bronić swoje zdanie, nie uważam tego. Dobrze, czy zaraz będziemy głosować każdą osobną poprawkę? Tak. To może w ten sposób wyrazimy swoją opinię na temat tej poprawki. Ale każdy ma prawo zabrać głos. Nie możemy za... Moment! Filip.
Filipie, bardzo cię proszę. Znowu powiesz, że cię wymieniam z imienia. Ja najciszej mówię tutaj ze wszystkim. Ale nie, ale szanowni państwo, razem. Jeżeli chcecie, poddam wam propozycję przerwania obrad i w słowie tej piątej, jeżeli zwolnicie, bo jesteśmy zmęczeni, to jeszcze się przemęczymy te 20-30 minut i o tym zrobimy. To możemy oczywiście. Ja proponuję dyskutować o każdej poprawce oddzielnie, a nie potem chaotycznie. Kuba chciał jeszcze zabrać głos i Marek, proszę. Ja może tak, czemu uważasz, że jeżeli się startuje w wyborach, to jest dwóch kandydatów na przykład. Powiedzmy jeden ze względów zdrowotnych rezygnuje, czy tam innych, więc drugi kandydat, który również uzyskał mniejszą ilość głosów, ale również był wybrany z przez tych mieszkańców. Nie tylko, że nie, jest... nie no, ale nie, ale był głosowany. Był oddany. Ja mówię o takim przypadku, że na przykład nie będzie akceptowany, jeśli na przykład taki, który nie jeden głos, bo w ogóle. Nie. Nie mówię o dobrze, ale ja się, a ja bardzo państwa proszę, bo trudno pytać Krzysztofa, dlaczego ma taki pogląd. No ma taki pogląd. Ja nie ukrywam, że popiera ten pogląd. Bardzo mi się ta poprawka podoba. Andrzej Marek. Zaproponowano przez Krzysztofa takim, żeby były wybory uzupełniające w okręgu, w którym rezygnuje radny, względnie w jakiś inny sposób traci mandat. Bardzo poważnie zastanawia się Komisja do spraw reformy ustroju samorządowego i być może taki zapis się w przyszłym statucie znajdzie. W każdym razie traktujemy ten zapis bardzo poważnie, z bardzo prostej przyczyny. To jest najbardziej demokratyczny sposób wyłonienia następnego radnego, a poza tym wzorujemy się na wyborach do Senatu, gdzie to jest, że tak powiem, praktykowane, także to nie jest... Senat ma być rozwiązany w tym roku. Wątpię, że tak się stanie, ale mówię. Dobrze, Marek Skora. Ja się do tego zapytać, jeżeli osiągamy na liście radnego załóżmy na 1000, nie wiem, tam 500 wody, jaki jest głos komisji wyborczej, ewentualnie tam tych wszystkich... To jest około umówienia, może mieć 4, prawda, osoby. No, no, 4-osobowa komisja to jest chyba około 600 zł plus koszty tam na ten wybór ma 700-500 zł. Dobrze, bardzo proszę. Czy ktoś co do tej poprawki jeszcze chce zabrać głos? Dobrze. Ja proponuję głosować wybrać, bo będzie łatwiej. Kto z państwa jest za poprawką złożoną przez Krzysztofa Szwarczaka? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poprawka nie przeszła. Dalej, druga poprawka. Krzysiu. To wolno. Zmienione zapisy dotyczące komisji odwoławczej. Projekt ordynacji w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, które miało istotny wpływ na wynik wyborów, sposób ustalania tego wyniku przewiduje jedynie uniezawnienie wyborów i przeprowadzenie ponownego głosowania. W takim przekonaniu, jeżeli naruszenie dotyczyło tylko sposobu ustalania wyniku, jeśli dacie stwierdzić, jaki jest prawidłowy, komisja odwoławcza powinna móc tylko zmienić rozstrzygnięcie wyborów na prawidłowe bez konieczności przeprowadzenia ponownego głosowania. Również sądzimy, że kandydaci powinni mieć możliwość wnoszenia protestów wyborczych, a pojęcia kandydat i wyborca, którego nazwisko było umieszczone w spisie wyborców danego okresu, nie jest tożsame, bo ordynacja dotyczą wykresu obada z innym obecnie nie zyskuje. Uważamy ponadto, że zapis paragrafu 74 ust. 6 może być niezgodny z prawem. Zupełnie nie widzimy podstaw prawnych dla wyłączenia decyzji komisji odwoławczej spod kontroli sądowo administracyjnej. A jeśli istnieją jakieś przeszkody, to decyzja na czy wyżej wymienione postanowienia przysługuje środek zaskarżenia, leży w kwestii sądu administracyjnego. Na to włosku? Proszę Krzysiek. Proszę Państwa, ale ja nie rozumiem jednej dzisiaj postawy. No, doskonale mówiłem Państwu, że sesja będzie bardzo długa. Wiedzieliście Państwo, jak trudne tematy. No ale wiecie Państwo, no nie możemy teraz lekceważyć projektów uchwał, które jednak stanowimy może lokalne prawo, a może i ogólne, tylko dlatego, że jesteśmy zmęczeni.
To ja proponuję, jeżeli Państwo chcecie, to zawiesimy obrady. Nie chcę tego robić sam jednoosobowo, nie, no, że mam takie prawo, tylko żeby w piątek się spotkać. Nie zrobić. Proszę, Andrzej. Jeszcze dodać do tego, co Pan Przewodniczący się wiedział, że najdłuższa sesja Rady Miasta, w jakiej uczestniczyłem, skończyła się o 12:30 rano. A dzielnicy 8, tu i byłem przed tej kadencji, powinien do pierwszej i od 5 godziny. Bo tam się od 5 sesji, do pierwszej godziny sesji. My się przyzwyczajiliśmy, że świetnie się prognozujemy, chwała to dla 32 lata, ale czasami niestety trzeba się nie no, tam się czekaj. Nie też. Jeżeli możemy dojść, jak powinno być zgodnie z prawem, no to pokładamy się zgodnie. I też kolejna rzecz to rozszerzenie okręgu osób, które mogą zgłosić proces wyborczy na kandydata. Bo nie zawsze kandydat musi mieszkać w okręgu, w którym prawda, kandyduje, a w tym momencie kandydat nie są. Czyli właśnie osoba kandydująca z innego okręgu niż mieszka, nie może zgłosić procesu wyborczego na wynik wyborczy, a wydaje mi się, że powinna mieć takie prawo. Jeszcze trzecia kwestia to jest w projekcie uchwały zapisane, że nie przysługuje środek zaskarżenia na decyzję komisji odwoławczej, czyli może odrzucenia do sądu administracyjnego. No, uważam to za zupełnie niezgodne z prawem. Nie widzę zupełnie podstaw dla wprowadzenia tego zapisu, no to na poziomie aktu prawa miejscowego taki. To ja postawę musiał być co najmniej. Proszę, Andrzej. To takie pytanie, bo czy tego typu kwestie nie reguluje akt prawny wyższego rzędu jakiś? Żebyśmy nie podjęli, czy nie przyjęli poprawki, koordynację do Rady Miasta. Czy która na przykład będzie sprzeczna z aktem prawnym jakiegoś wyższego rzędu i nie mówię, nie pytam złośliwie, pytam, bo nie wiem. Nie jest to regulowane ani w kodeksie wyborczym, ani w ustawie o samorządzie gminnym, nawet na obowiązujący akt tego nie reguluje. Jedynie tą kwestię określoną w paragrafie 54 ustawy, który reguluje kodeks postępowania administracyjnego, który mówi, że na każdą decyzję, postanowienie przysługuje prawo zaskarżenia organu administracji publicznej, a komisja odwoławcza niewątpliwie jest organem administracji publicznej, przysługuje prawo zaskarżenia, więc jedynie nie zregulowanie tego. Ale też pamiętajmy o tym, że to są nasze jakby opinia do projektu tej uchwały o ordynacji wyborczej. I tak nie my decydujemy o tym. Nie martwmy się, jeżeli przegłosujemy coś, to i tak albo odrzucono, albo przyjmą. Jeżeli będzie zdaniem Rady Miasta... Nie tak. Nie tak. No proszę. Znaczy wszystkie, że tak powiem, opinie zarówno osób fizycznych, czy powiedzmy radnych, czy rad dzielnic, będą zebrane do kupy razem, mówiąc kolokwialnie. Ja podejrzę 12 marca, dzisiaj była dyskusja na komisji na ten temat. Następnie przedstawione do weryfikacji z punktu widzenia prawnego, czyli krótko mówiąc radcy prawni gminy będą się wypowiadali na temat zgodności z prawem i dopiero te, które zostaną zweryfikowane pozytywnie przez radców prawnych, będą poddane w dyskusji. A jeszcze tak od siebie mogę dodać tylko tyle, że jesteśmy jak do tej pory jedyną dzielnicą, która tak merytorycznie do sprawy podchodzi,
bo najczęściej zbyt opinie są takie, nie naprawdę merytorycznie, bo najczęściej opinie są takie, że zostawmy tak jak było, bo było dobrze, nic nie zmieniajmy. Marek, proszę. Mam taką uwagę, mówię, to znaczy pozytywne. Poprawki trzy. Ale dotycząca jakby... Jednego ustawy, prawda? Głosujemy osobno, tak mówię. Nie, poprawka jest cała. Nie, Głosujemy poprawkę autorstwa Krzysztofa Kwarciaka, którą przed chwilą czytaliśmy. Kto z Państwa jest za tą poprawką? Kto jest przeciw? Nie do końca ją rozumiem. Kto się wstrzymał? Na głosy wydrukować. Dziękuję, poprawka przeszła. Poprawka trzecia autorstwa pana Kwarciaka, proszę bardzo. Uważamy, że w paragrafie czwartym określenie osoba zamieszkująca na stałe obszary działania danej Rady Dzielnicy powinno się zastąpić bardziej klarowną definicją, ponieważ żadne przepisy nie definiują szczegółowo tego pojęcia, co pozwala na dużą swobodę jego interpretacji. Sugerujemy, żeby kryterium było umieszczenie w spisie wyborców lub zameldowanie. W tym przypadku trzeba by wcześniej przygotować spis wyborców i dać numer składania przed rejestracją kandydatów reklamacji na ten spis. Ewentualnie warto rozważyć pozostawienie wymogu zameldowania, bo przy najbliższych wyborach jeszcze będzie obowiązywał obowiązek meldunkowy, zresztą przepisy zakładające likwidację samego obowiązku, a nie instytucji meldunku. Łukasz, tutaj jest główny problem, to jest kolizja z prawem europejskim w tym przypadku, ponieważ każdy obywatel gminy... Ma prawo głosować w wszelkich wyborach lokalnych w miejscu swojego zamieszkania. Takim terminem posługuje się gmina, ponieważ termin zameldowania jest tylko u nas i ewentualnie gdzieś może jeszcze. Dlatego też nie do końca tego co mówię. W każdym razie, dlatego przyjmuje się termin zamieszkanie i dowodem zamieszkania może być na przykład kwestia opłacania zameldowania, między innymi kwestia opłacania rachunków, czy pracowanie w danym miejscu, udowodnienie po prostu posiadania, że otrzymuje się pensję z danego miejsca i pracuje się w danej lokalizacji lub inny sposób. Dlatego jest to dosyć szeroko interpretowane. Czy jakiś czas jeszcze tam mieszka? Krzysztof. Ale obywatele Unii Europejskiej mają prawo się meldować. Absolutnie nie ma żadnych ograniczeń w tej kwestii. Więc prawo obywateli Unii Europejskiej nie jest w żaden sposób ograniczone, bo są na takiej sami jak obywatele polscy traktowani, prawda, w tej kwestii, gdy będą zameldowani na terenie dzielnicy, to będą mieli prawo kandydować, jeżeli będą w spisie wyborców. Więc tutaj nie ma żadnej dyskryminacji obywateli Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami. Tożsamość terminu jest w każdym miejscu taka sama. Andrzej Hawrawiak, proszę. Komisja się nad tym zapisem zastanawiała i wystąpiliśmy o opinię prawną do prawników dotyczącą właśnie tego paragrafu czwartego. Także obojętne, czy my tą poprawkę przyjmiemy, czy nie przyjmiemy, tak czy siak Komisja do Spraw Reformy się tą sprawą zajmuje. Dobrze, czy ktoś ma jakieś pytanie o uwagi? Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poprawka przeszła, szanowni Państwo. I teraz głosujemy. Bo rozumiem, czy ktoś jeszcze ma poprawki do projektu uchwały? Ja powiem szczerze, tak od siebie, że bardzo dziękuję Ci sobie, bo wszystko bardzo dziękuję grupie, który brał udział w wielu spotkaniach na ten temat i też omawialiśmy dużo więcej kwestii, które nie znalazły się tutaj poprawkami, bo uznaliśmy, że ordynacje są dobrze ujęte. Naprawdę dobra robota.
Dziękuję. Jeszcze dodam do tego, co pan przewodniczący powiedział, to są najbardziej merytoryczne poprawki do ordynacji wyborczej, z jakimi do tej pory jako członek komisji się spotkał. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały wraz z tymi dwoma przyjętymi poprawkami? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 400.